A na pierwszej randce płacisz? Nie mam z tym problemu, żeby zapłacić, ale też bardzo mi to dużo daje do myślenia, gdy kobieta na przykład wyjdzie z inicjatywą i propozycją, żeby zapłacić. Sprawdzanie. Tym bardziej, no tak, no, bo to jest w jakiś sposób sprawdzanie. Pierwsze randki są sprawdzianem, no oczywiście. Dlaczego za każdym razem facet ma płacić? Co to w ogóle za utarty stereotyp? Jeżeli kobieta ma ochotę zapłacić i z tym będzie się o wiele lepiej czuła, proszę bardzo, mi to naprawdę nie robi nic złego, nie uwłacza mi. Kto powinien płacić na pierwszej randce? Nie tylko na pierwszej, ale na każdej facet. Kasia, high five! Nigdy, ale to przenigdy i nigdy to się nie zmieni, nie płaciła i nie będzie płaciła. Ale my to mówiliśmy, nie? Nie ma takiej możliwości, nawet bym na to nie pozwolił, bo bym, no, nie żebym się zapadł pod ziemię, no po prostu nie ma takiej opcji, ja nie znam czegoś takiego. Ja się uczyłam tego, tak? Ja wychodzę z biednego domu i też od razu automatycznie było, że wszystko na pół i uczciwie pół na pół i zawsze za siebie i tak dalej. Ale potem jak zaczęłam bywać w świecie, wśród ludzi, coraz wyżej, gdzieś tam, dalej, szerzej i w świecie, zmieniłam zdanie. Mają swoją teorię, niech żyją w swoich teoriach. Droga wolna. U mnie w domu też nie było pieniędzy i się nie chodzi, nie wychodziło się w ogóle do restauracji, tak? Kiedyś no, no to u mnie kiedyś, też tak, kiedyś. Ale Tom, no z czasem jakby nabraliśmy tych nawyków. Tak, oczywiście, tak? Ale jestem mężczyzną, jestem facetem, bywam na świecie i... No właśnie, bywam. No i wiem, jak prawdziwy mężczyzna powinien się zachować. I co jest dobre też, żeby kobieta się czuła, to jest najważniejsze, bo tam nosię z tą kolacją, bo może być gorsza, może być lepsza. Ale chodzi o to, żeby ta kobieta się czuła bardzo dobrze. Jeżeli Tom próbuje mi jakąś taką szpilkę wbić pomiędzy żebra, to mu się kompletnie to nie udaje. To spływa po mnie jak po kaczce. Ja powiem tylko tyle. Nieważne, kto płaci, może to nawet dziewczyna zapłacić. Szczerze, mam to gdzieś. Ważne, jak przebiega ta randka i z kim idziesz na tą randkę i tym zakończę temat i odejdę. Nie zgadzam się z tym, nie zgadzam się z tym, bo jakby dziewczyna zapłaciła za tą kolację, to czułbym się bardzo źle. No. A ja bym wcale się nie poczuł źle, bo dla mnie to nie ma znaczenia, kto płaci, ale ważne, jak przebiega ta randka i z kim jest ta randka. Dla mnie też jest ważne, jak przebiega ta randka i z kim jest ta randka i płacę zawsze ja.